Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz. Rozpoczynamy kolejny program prosto z parkietu. Dzisiaj będziemy mówić o rynku obligacji korporacyjnych, a moim rozmówcą jest pan Mateusz Mucha, menadżer w Domu Maklerskim Navigator. Dzień dobry. Dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W ostatnich tygodniach i miesiącach oczywiście uwaga inwestorów skupiła się na rynku akcji, gdzie doszło na początek do bardzo mocnej przeceny, później do bardzo dużego odbicia. To spowodowało, że drastycznie wzrosły obroty na warszawskiej giełdzie. Mamy także napływ nowych inwestorów. A jak wygląda sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych? On w marcu też doświadczył dość mocnych turbulencji i wiele papierów zostało bardzo mocno przecenionych. Jak wygląda sytuacja obecnie? Tak, zgadza się. No właśnie w okresie marzec, kwiecień wiele papierów zostało mocno przecenionych. Mieliśmy do czynienia z wieloma okazjami rynkowymi, jak można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, ponieważ dzisiaj no, ceny powracały do normalności, czyli do poziomu w okolicy nominału. Oczywiście dla emitentów, gdzie nie rozmawiamy teraz o ryzyku kredytowym, tylko bardziej o płynności danego papieru i jego handlowalności. Także no wiele papierów było mocno przecenionych, były okazje rynkowe, czy to na dużych emitentach, jak na przykład cyfrowy Polsat, który spadł w pewnym momencie do 95%, były papiery Echa notowane po 80 parę procent, były papiery Kruka mocno przecenione, był również Provident, który dla inwestorów o mocniejszych nerwach dał bardzo dużo zarobić, ponieważ no, na kilka miesięcy przed wykupem był przeceniony kilkanaście procent według nominału, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu na obligacjach, no to bardzo dobra stopa zwrotu dla inwestorów, którzy wtedy zainwestowali i Provident wykupił się w czerwcu tego roku. Także no, mieliśmy do czynienia z podobnym scenariuszem, mocne przeceny, duża wyprzedaż papierów, w szczególności przez fundusze inwestycyjne, które zanotowały bardzo duże odpływy w marcu i w kwietniu, no w szczególności w marcu. Także no sytuacja była podobna, teraz rynek wrócił do normalności, aczkolwiek tak jak w przypadku akcji mówimy tutaj o rynku wtórnym, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, czyli nowe emisje akcji, to obserwujemy ożywienie w sektorze emisji obligacji kierowanych do inwestora indywidualnego. Takie emisje obligacji są obecnie przeprowadzane i cieszą się sporym powodzeniem. Mieliśmy zatwierdzenie niedawno prospektu Kruka, zapewne w najbliższych dniach Kruk będzie wychodził z ofertą obligacji właśnie skierowaną do inwestorów indywidualnych, także w tym segmencie widać mocne ożywienie, zapewne głównie dzięki zerowemu środowisku stóp procentowych, zerowej stopie procentowej, która no, zmusza inwestorów do szukania innych alternatyw lokowania pieniędzy i rynek obligacji widać jest tutaj jednym z tych źródeł, gdzie inwestorzy lokują swoje środki. Oczywiście fundusze inwestycyjne również zaczynają odbudowywać swoją pozycję, jeżeli chodzi o poziom aktywów, natomiast no, następuje to stopniowo, więc jeszcze nie wróciliśmy do poziomów z lutego tego roku. Wspomniał Pan właśnie o rynku pierwotnym, to jest trochę podobny schemat do tego, co obserwujemy na rynku akcji, gdzie najpierw ruszył rynek wtórny, teraz już się mówi o kilku dużych ofertach. Pytanie, czy ten sam schemat działa na rynku obligacji i czy możemy już powiedzieć, że rynek obligacji pod względem ilości ofert najgorsze ma już za sobą, czyli ten właśnie koronawirusowe zamieszanie? Oczywiście no zobaczymy, co nas czeka na jesieni, czy czeka nas druga fala, drugi lockdown, czy też jednak nie dojdzie do takiego scenariusza. Zakładając, że nie mamy drugiego lockdownu, który na dzisiaj wydaje się dosyć mało prawdopodobny, to myślę, że najgorsze mamy za sobą, aczkolwiek czas oczywiście pokaże i otoczenie makro, również sytuacja krajów ościennych, czy krajów, z którymi Polska utrzymuje relacje, mocne relacje handlowe, będzie tutaj istotna. No na pewno emitenci coraz śmielej myślą o przeprowadzeniu emisji obligacji, ale jest to trochę tak, że każdy czeka na tego pierwszego, który przetrze szlaki, zobaczy jak rynek, w szczególności ten rynek instytucjonalny wygląda, bo oprócz tego, że funduszom spadły mocno aktywa, bo
zgodnie z publikacją, którą robimy co miesiąc jako dom maklerski, gdzie obserwujemy poziom aktywów funduszy aktywnych na rynku obligacji korporacyjnych, no to w marcu i w kwietniu te fundusze straciły łącznie 15 miliardów złotych aktywów, z czego głównie ponad 13 miliardów to był marzec, więc to była bardzo drastyczny spadek aktywów. Ta odbudowa aktywów to lipiec, czerwiec to są wzrosty około ponad miliard złotych w ramach tych funduszy, które obserwujemy w kategorii obligacji korporacyjnych, więc następuje stopniowa ta odbudowa, więc inwestorzy instytucjonalni stopniowo zaczynają myśleć o inwestowaniu w obligacje korporacyjne. Wcześniej też zostali zasypani papierami PFR-u, które chętnie kupowali, bo dawały ciekawe stopy zwrotu będąc płynnym papierem przy oczywiście relatywnie bardzo niskim ryzyku, więc mieli ciekawą ofertę w postaci obligacji PFR-u. Teraz natomiast pewnie zaczną trochę szukać bardziej stopy zwrotu niż płynności. Natomiast żeby szukać stopy zwrotu, cały czas muszą mieć komfortową sytuację, jeżeli chodzi o aktywa, czyli te aktywa muszą płynąć do funduszy inwestycyjnych. Tego się spodziewam na jesieni tego roku. Myślę, że właśnie ze względu na zerową stopę procentową wielu inwestorów powierzy środki w zarządzanie funduszom inwestycyjnym i te fundusze zaczną szukać okazji rynkowych w postaci inwestowania w obligacje korporacyjne. No natomiast myślę, że w pierwszej kolejności będą oczywiście inwestowały w papiery emitentów, których znają, w papiery dobrych emitentów, których znają, czyli ta chęć na ryzyko będzie się zwiększała z czasem wraz ze wzrostem aktywów. W pierwszej kolejności będą szły obligacje korporacyjne, czy też papiery spółek dobrze im znanych, dobrze ocenianych, no, większych emitentów obecnych na Catalyst. Takim emitentem wydaje się być Wrocławski Kruk, który ostatnio został zatwierdzony jego prospekt emisyjny w związku właśnie z szykowaną publiczną emisją obligacji. Kruk jest także aktywnym emitentem, jeżeli chodzi o rynek instytucji. Pytanie, czy on może być właśnie taką jaskółką zwiastującą zmiany na tym rynku? No oczywiście Kruk to jest jedna z emisji, czy program generalnie emisji, ale tak jak wcześniej wspominałem, jest on skierowany do inwestorów indywidualnych, więc tutaj już obserwujemy ożywienie. Były emisje kilku emitentów kierowane do inwestorów indywidualnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i kończyły się redukcjami, więc tutaj jak najbardziej. Zobaczymy, jak Kruk poradzi sobie w segmencie instytucjonalnym. Oczywiście zakładam, że będzie zdolny uplasować emisję. Zobaczymy, na jakich warunkach w porównaniu z sytuacją pre-covidową. Spodziewam się, że oczekiwania w zakresie marży przez inwestorów będą sporo wyższe niż miało to miejsce przed COVID-em. Natomiast z drugiej strony będzie to częściowo rekompensowane przez poziom WIBOR-u, który obecnie jest dużo niższy, więc za obecne serie, które w zdecydowanej większości były opierane o zmienny kupon, zmienne oprocentowanie oparte na WIBOR-ze, w tej chwili emitenci oszczędzają sporo środków. No jeżeli o 1,5% spadły stopa procentowa, no to jest to bardzo wymierna oszczędność dla istniejących obligacji. Oczywiście zobaczymy, jakie będą wymagania inwestorów, jeżeli chodzi o nowe emisje obligacji. A z perspektywy spółki opłaca się teraz emitować obligacje? Oczywiście to oprocentowanie, tak jak pan wspomniał, chociaż z racji stóp procentowych jest gdzieś niższe, natomiast no, kredyty też przecież, oprocentowanie kredytów też przecież spadło i wydaje się, że jest dalej bardzo mocna konkurencja dla obligacji korporacyjnych z perspektywy właśnie przedsiębiorstw. W Polsce myślę, że rzadko obligacja stanowi element zamienny dla kredytu, czy też myślę, że bardziej powinniśmy traktować te dwa instrumenty jako komplementarne ze sobą w ramach polskich realiów niż substytutywnie. Jeżeli chodzi o kredyty bankowe, no to oczywiście jeżeli ktoś jest w stanie zaciągnąć zobowiązanie w formie kredytu bankowego, czyli
po pierwsze posiada odpowiedni standing kredytowy, a po drugie cele, na które miałyby być przeznaczone środki z takiego kredytu, są akceptowalne dla finansującego, czyli dla banku, to oczywiście będzie to czynił. No, najłatwiejszym obecnie kredytem, czy najciekawszą ofertą na rynku wydaje się być kredyt obrotowy z użyciem instrumentu pomocowego, jakim jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych podstawiana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bardzo ciekawy instrument i bardzo ciekawy kredyt, który przy mniejszych zabezpieczeniach twardych ze strony spółki można pozyskać, mając taką gwarancję na 80% wartości nominalnej kredytu. Natomiast w wielu przypadkach często jest on niemożliwy do uzyskania. Zwykle firmy windykacyjne czy też deweloperzy mieli problemy z pozyskaniem tego typu finansowania. Nie mówię tutaj w przypadku deweloperach o finansowaniu projektowym na budowę konkretnej inwestycji, ale na finansowaniu takim bardziej obrotowym, przeznaczanym na zakupy gruntów. No to banki robiły bardzo niechętnie, bardzo sporadycznie. Inwestycje chętnie finansowały, natomiast obligacje deweloperzy wykorzystują do zakupu nowych gruntów, czy też właśnie na takie środki obrotowe, czyli takie finansowanie, które banki bardzo niechętnie udzielały. Także deweloperzy na przykład to jest bardzo dobry przykład na wykorzystanie kredytów i obligacji o charakterze komplementarnym. W przypadku innych spółek myślę, że również pierwszym naturalnym instrumentem, po który sięgną, jeżeli mogą, jest kredyt bankowy. Jeżeli brakuje im tego finansowania, widzą, że mogą się dalej rozwijać, jeżeli pozyskają nowe finansowanie, wtedy szukają innych źródeł finansowania i tutaj naturalnym kolejnym krokiem jest na przykład emisja obligacji. Natomiast jeżeli spółka miałaby decydować na przykład na finansowanie inwestycyjne, czy zrobić obligacje, bo są tańsze, czy też sfinansować to kredytem bankowym, bo ten jest tańszy, no to bardzo rzadko mamy do czynienia z tego typu procesami na polskim rynku. Myślę, że bardziej te instrumenty służą różnym celom. Wspomnieliśmy tutaj, że rynek obligacji korporacyjnych wychodzi na prostą. Czy to oznacza, że ten rynek dalej będzie taki rynkiem dwóch branż, czyli właśnie nieruchomości plus windykatorzy, czy może spodziewa się Pan, że do tego grona dołączą jeszcze inne spółki i inne branże? Bardzo bym sobie tego życzył, bo trochę brakuje świeżej krwi na rynku, co wszyscy podkreślają, aczkolwiek no właśnie jest to bardzo trudne, bo jeżeli ktoś jest w stanie prosto pociągnąć finansowanie bankowe, to najczęściej nie jest zainteresowany zrobieniem emisji obligacji, która jest problematyczna, która wiąże się z raportowaniem, jest generalnie czymś nowym dla spółki, więc często spółki bronią się rękami i nogami, jeżeli nie muszą takiego instrumentu emitować, wygodniej jest im pójść do banku i pociągnąć kolejną linię kredytową. Natomiast oczywiście ja zdecydowanie zachęcam spółki do tego, żeby pomyśleć o dywersyfikacji źródeł finansowania. No, okres marca, kwietnia myślę, że dobrze pokazał, że warto mieć wszelkie opcje na stole, nawet kosztem właśnie wyższego oprocentowania, spróbować zrobić emisję obligacji, wyjść na rynek, zobaczyć jak to wygląda, mieć już przetarte szlaki, niż później, jeżeli na przykład banki zamkną się przy drugiej fali lockdownu, nerwowo szukać nowych inwestorów. Oczywiście sytuacja jest również na odwrót, czyli nie radzę mieć wyłącznego finansowania w oparciu o obligacje, tylko jak najbardziej dywersyfikować sobie źródła finansowania, co jest doceniane przez też wszystkich inwestorów. Bank również czuje się często bezpiecznie, wiedząc, że emitent jest w stanie wyemitować obligacje, które mogą na przykład posłużyć spłacie finansowania bankowego. I na odwrót, inwestorzy obligacyjni czują się bezpiecznie, wiedząc, że jest jakaś duża instytucja w postaci banku komercyjnego, który wspiera spółkę, daje jej finansowanie, a w związku z tym standing finansowy takiej spółki odpowiada bankowi. Myślę, że dywersyfikacja źródeł finansowania i otwarcie sobie wszelkich możliwych ścieżek jest tutaj z korzyścią dla wszystkich. Panie Mateuszu, to już ostatnie pytanie. Czy myśli Pan, że emitenci na rynku obligacji korporacyjnych jeszcze bardziej mogą skręcić na przykład w kierunku inwestora indywidualnego? Oprocentowanie lokat jest bliskie zero, oprocentowanie obligacji skarbowych na przestrzeni ostatnich miesięcy przecież też spadło. Pieniędzy z tego, co można usłyszeć na rynku, jest sporno. Gdzieś one muszą znaleźć jakby swój cel. No, myślę, że na pewno będziemy obserwować wyjście do klienta indywidualnego, bo jak pokazały ostatnie przykłady, klient ten jest chętny inwestować swoje środki w obligacje.
Oczywiście no, należy to czynić roztropnie i uważnie dobierać sobie inwestycje, w które chcemy wejść. Natomiast myślę, że oczywiście strumień klientów indywidualnych również przekaże swoje środki do zarządzania funduszem inwestycyjnym i myślę, że również ten kanał będzie jak najbardziej aktywny. Jest on prostszy dla emitentów. Szybszy przede wszystkim, no bo emisja do inwestora indywidualnego wiąże się z często, jeżeli myślimy o większych wolumenach, to wiąże się z napisaniem prospektu, zatwierdzeniem prospektu przez KNF, więc jest to długotrwała procedura, którą oczywiście zachęcam również, żeby zacząć i szukać takiego źródła finansowania. No natomiast nie jest to tak szybka sprawa, jak potrafi być emisja obligacji do inwestorów instytucjonalnych, którą można przeprowadzić bardzo szybko. No, prospekt emisyjny i zatwierdzenie go przed KNF-em to jest kilka miesięcy pracy. Dla Kruka, jeżeli dobrze kojarzę, to Kruk chyba w kwietniu składał prospekt emisyjny, więc zajęło to 4 miesiące. Dla spółki od wielu lat notowanej na giełdzie papierów wartościowych, która wcześniej miała prospekty obligacyjne również pisane, zatwierdzane, więc no nie jest to taka prosta i szybka ścieżka, natomiast warto o tym pomyśleć jako o dywersyfikacji źródeł finansowania. To jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem pan Mateusz Mucha, menadżer w domu maklerskim Navigator, a kolejny program prosto z parkietu, tradycyjnie jutro, godzina 12.